Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek ze Skyrima. I w tym odcinku będziemy się bawić z Akademią Zimowej Twierdzy, ponieważ w poprzednim odcinku właśnie tutaj dotarliśmy względnie bezpiecznie, więc myślę, że dobrze. Dobra. Wiem, że miałem się z kimś tutaj spotkać, tak więc może... To, czego się tu nauczysz, zostanie ci w głowie. Chyba z nią mam porozmawiać, ale teraz rozmawia, to za chwilę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i zostawieniu łapa w górach na pod tym filmem i nie tylko. Wiadomo, zawsze się przydadzą. A ja tą śnieżynkę sobie wezmę. Dobra, cicho. Kolejny nowy uczeń. Zdecydowanie. Będziesz potrzebować tego. Nikt nie będzie wymagał od ciebie ich noszenia, ale może pokrótce cię oprowadzę, a potem zaprowadzimy cię na pierwszą lekcję. Możemy zaczynać? Rozumiem. Cóż, daj mi... Jesteś gościem. Ona coś mi dała, nie? Życzy sobie arcymag. Świetnie. Mam coś ciekawego. Dałem buty. Szatę zniszczenia nowicjusza. Mam zwykłą szatę nowicjusza. Jest sporo lepsza, jeżeli chodzi o cenę. I to, że daje mi nieco przyspieszonej regeneracji many, jest ok. Kaptur nowicjusza jako taki, buty, no butów nie biorę, mam lekkie buty cesarskie, które też są lekko zbroją, więc tutaj... bo to jest ubranie, a to jest lekka zbroja, nie? Mam tylko rękawice w ciężkiej zbroi, ale... Dobra, chyba sobie poradzimy. Mam nadzieję, że docenisz tę sposobność. Idziemy. Wycieczka, dawaj mi wycieczkę! Tak, krótka wycieczka po naszym przybytku. Możemy zaczynać? Cudownie. Tak. Chodź za mną i nie odchodź za daleko. No dobra. Akademia w Zimowej Twierdzy to stały element krajobrazu Skyrim od tysięcy lat. Znaczącym pomieszczeniem tutaj jest komnata żywiołów. Świetnie. To główne miejsce wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz ogólnych spotkań. Arkaneum znajduje się ponad komnatą, a kwatery arcymaga jeszcze piętro wyżej. Choć w teorii zarządza Akademią, obowiązki arcymaga często sprawiają, że jest bardzo zajęty. Dlatego właśnie ja zajmuję się codziennymi sprawami. Teraz, jeśli pozwolisz za mną, pokażę ci kwatery mieszkalne. Niestety musieliśmy zastosować bardziej rygorystyczne procedury wejścia, ze względu na problemy z miejscowymi nordami. Nie spodziewamy się żadnego ataku, ale lepiej być przygotowanym na wszystko. No, zdecydowanie. Tylko ile to będzie trwało? Bo jak to będzie długo trwało, będzie to nudne. Ale chyba nie zamierza iść szybciej niż idzie, nie? Chyba nie zamierza. To nic. To dzisiaj w tym odcinku zwiedzamy Akademię Zimowej Twierdzy. Zapewne każdy, kto grał w Skyrima, już ją dobrze zna. Ja już jej nie pamiętam, więc może to się przyda. Może to będzie jakiś plus, który coś da. Tutaj, w komnacie osiągnięć. Proszę o zachowanie ciszy, gdy będziemy w środku, gdyż inni mogą prowadzić badania albo delikatne eksperymenty. To nie są komnaty mieszkalne. Dobra, wchodzimy. Co my tutaj mamy? Tak. Pozwól, że wskażę ci drogę do twoich komnat. Będziesz mieszkać wspólnie z innymi uczniami, których poznasz niedługo. Tutaj będziesz mieszkać. To łóżko oraz to biurko należą do ciebie. Proszę, postaraj liczyć się z innymi. Wróćmy teraz do komnaty żywiołów, gdzie większość naszych członków widzi się podczas wykładów oraz... Daj mi chwilę po tym, jak prowadzę cię po naszym przybytku. Tak, tak, będziesz mnie oprowadzać, jak tylko zbiorę wszystko, co mogę stąd zabrać. Ale tutaj chyba nic więcej nie ma ciekawego. Nie wiem, po co tu akurat te cała skuma, ale okej. Okay. Gdzie ona jest?
Żeby się zgubiła. Ej, zgubiła się chyba. To chyba wszystko są kwatery mieszkalne, dobra. Chodzimy na dół, wyjdźmy stąd, o, chyba wyszła. Ups. Ups, zgubiłem się na pierwszej wycieczce. O twierdzy. Początkowo będzie uczucie Tolfdir, jeden z naszych najbardziej szanowanych czarodziejów. Nie zgubiłem jednak, ale zabrałem wszystko w spokoju, co mogłem. Idziesz tam, dobra. Te wycieczki. I nie tylko. Ale to jest tak dynamiczne, że ohoho, mam wrażenie, że dobrym pomysłem będzie przyspieszyć. Prawdopodobnie rozmawia teraz z nowymi uczniami. Wejdź do środka, a w razie kłopotów zwróć się do któregoś z członków starszyzny. Okej. Z okazji mapy usunę sobie znacznik, który mi nie jest potrzebny. Dobra, dalej mam za nią iść, czy nie? Proszę, nie zawra... Trudne początki. ...głowy arcymagowi, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Okej. Wchodzisz tam, nie wchodzisz tam. Jak wchodzisz tam, to bardzo dobrze. Ja też tam wchodzę. No i... Dzień dobry. Witaj, witaj. Właśnie zaczynaliśmy. Proszę, zostań i posłuchaj. Więc jak mówiłem... No cześć. W pierwszej kolejności należy zdać sobie sprawę, że magia jest z samej natury nieprzewidywalna i niebezpieczna. Okej. Okay. Zniszczy cię, jeśli nad nią nie zapanujesz. Chyba wszyscy to rozumiemy, proszę pana. Gdybyśmy nie potrafili kontrolować magii, nie byłoby tu nas. Oczywiście, kochanie, oczywiście. O, niewątpliwie posiadasz jakieś wrodzone umiejętności. To nie ulega wątpliwości. Mówię o prawdziwej kontroli, o mistrzostwie magicznym. Opanowanie tej sztuki zajmuje całe lata, jeśli nie dziesięciolecia. Więc na co czekasz? Zaczynajmy! Proszę, proszę. O, właśnie o tym mówiłem. Okej. Należy studzić ostrożnie. W przeciwnym wypadku katastrofa jest nieunikniona. Przecież dopiero co tu przybyliśmy. Nie masz pojęcia, na co nas stać. Może dasz nam szansę pokazania, do czego jesteśmy zdolni? Jak dotąd milczysz? Jak myślisz, co powinniśmy uczynić? Na kiki mi o to pytasz? Bezpieczeństwo czy nauka? Pewnie, że ktoś zginie, więc będę neutralny. Nie powiedzieć się po żadnej ze stron? Doceniam twoją wstrzemięźliwość, ale w tych czasach musisz umieć podejmować decyzje, znając wszystkich faktów. Polegaj na swoich instynktach. Wszyscy jesteśmy w tym początkujący, prawda? Spróbujmy. Co się może stać w najgorszym wypadku? Dobrze, uspokójcie się. Możemy teraz spróbować praktyki. Kontynuując nasz wątek bezpieczeństwa, zaczniemy od omawiania czarów ochronnych. Czary ochronne. O, to są czary, które się przydadzą. Nauczę was wszystkich zaklęcia ochronnego i zobaczymy, czy uda się wam zablokować inny czar. Dobrze? Możesz pomóc mi przy demonstracji? Znasz jakieś zaklęcie ochronne? Nie znam. Nie szkodzi. Nauczę cię bardzo prostego zaklęcia ochronnego, które wystarczy na potrzeby tej lekcji. A teraz po prostu stań tam, a ja... Rzucę na ciebie zaklęcie, które... Gdzie mam stanąć? ...przy użyciu czaru ochronnego. Zaczynajmy. Tam proszę. Magia.
Mniejsza ochrona. Zwiększa odpowiednie zbroi o 40 punktów i neguje max 40 punktów obrażeń, czarów i efektów magicznych. To jest dużo. To chyba nie jest dużo, ale to powinno iść na... W sumie, zaraz na pierwszym mam leczenie, na drugim damy sobie iskry. Teraz mamy przemodelowanie. Na trzecim archaniowacz w 4 płomienie. Wiecie co? Na jedynkę dam mniejszą ochronę. Leczenie dam na pustkę. A tarczę... A tarczę wyrzucimy sobie już z... Tutaj użytku, że tak to ujmę. Mam nadzieję, że już jej nie będę potrzebował. A to jest pierścionek, a w ogóle mogę mieć więcej niż jeden. Nie, nie chcę, by ktokolwiek stanął mi na drodze. Dobrze sobie ustawiłem? Jeden mniejsza ochrona, 6 leczenie, spoko. Gdzie mam stanąć? A, tam mam stanąć, spoko. Teraz rzuć czar ochronny i utrzymaj go. To, czego się tu nauczysz, zostanie ci w głowie do końca tego żywota. Cóż, sądzę, że to obiecujący początek. O? Proszę, chciałbym, żebyście wszyscy kontynuowali praktykowanie to? Czarów ochronnych. Sądzę, że jesteśmy gotowi na poznanie różnych zastosowań magii. Oko. Pojawiły się na przestrzeni wieków. Akademia rozpoczęła fascynujące no, to jest stać. Kopaliska w ruinach pobliskiego Sartal. To doskonała okazja do nauki. Sugeruję, byśmy spotkali się tam za kilka godzin i zobaczyli, co czeka nas w środku. To wszystko na razie. Dziękuję. A... Okej. Okay. Tak więc lekcja zakończona, tak? I to jest wszystko, co ja się dowiedziałem, czyli jednego zaklęcia. Ważnych rzeczy na głowie. Twoje troski do nich nie należą. Świetnie. Ciekawe, czy mogę chodzić z ochroną. Mogę chodzić z ochroną. Dobra, chodzimy z ochroną. Ciekawe, czy mi to zwiększy poziom umiejętności magicznych. Ale punktem docelowym są te ruiny. Brzmi ciekawie. Pytanie, czy faktycznie tam będę mógł wejść. Ale tam idziemy. Właśnie, ktoś wspominał o jakichś magach, nie? Których mogę się dowiedzieć o jakichś zaklęciach. To brzmi ciekawie z tym, że... Tym, że pytanie, czy ja znajdę. Nie wiem, co potrzebuję, żeby się... Dziwactwo obirne. Okej, okay. To brzmi ciekawie. To brzmi ciekawie. To gospoda, czy nie gospoda? To jest sklep. Handluje praktycznie wszystkim, na czym da się zarobić. Pamiętaj o tym, dobra? Świetnie, co masz na sprzedaż? Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. A, bo nie masz nic? Chociaż ten pierścień brzmi dobrze. Zwiększa magię, tak, ten pierścień brzmi dobrze. Pierścień przywołania niekoniecznie, ale tamten pierścień akurat... Tamten pierścień był dobry. A co ja mogę ci sprzedać? Mogę sprzedać ci żelazną tarczę. Tak, już tarczę raczej korzystać nie będę. Jeden kaptur nowicjusza, buty. Szatę zwykłą nowicjusza. Dobra. Ze składników alchemicznych nic, dziennik nic, wilcza skóra w ilości 7 sprzedaj. I tak, ja sobie ten pierścień chcę założyć. I stąd chcę wyjść. Teraz mam trochę więcej magii, co mi pozwoli na nieco więcej czarów, które będę mógł rzucić, co będzie plusem. Kura, dobra, lekcja magii zakończona. Lecimy tam, gdzie mamy lecieć.
Magia przywołania. O właśnie, umiejętności. Przywołanie. Przywołanie wygląda jak coś, co będę chciał użyć. Zaraz przywracanie mi pójdzie do góry. No przywołania jeszcze daleko, ale chyba będę chciał rozwijać przywołanie, nie? Co tu potrzebuję? Połowa kosztu many. To akurat będzie dobre. O właśnie, mana mi się kończy. Umiejętności. Najpierw jednak przy przywracaniu będę chciał to. Tak, to będę chciał. Chociaż to będzie działać jedynie na to zaklęcie. Ale będzie działać, co będzie dużym plusem. Tam jest wilk jak coś. To jest wilk czy pies? To jest pies. Troszkę uszkodzony w ogóle. Bił się ze ślizgaczami. Dobra. Jest uszkodzony był. Którędy to iść? Chyba tędy. To jest wilk. Pokaż mi, jak działa tarcza. Okej. Okay. Powiedzmy, że dzięki tarczy jednak trochę tych obrażeń mniej dostaję. Więc chyba jest okej. Okay. Pytanie, czy teraz potrzebuję zniszczenia obu rącz? Gdzie ja mam płomienie? Płomienie są na czwórce. Dobra, na dwójce są iskry, jest spoko. A ja miałem przyjść tutaj. No ładnie, chyba dotarłem. Dzień dobry. Czy jest tu coś, co chcę wziąć? Marchewki, pomidory. Zupy gotować nie będziemy raczej. I ziemniaki. I tak sobie to wezmę. Chcemy chodzić sobie z przywołańcem oczywiście. Non-stop z przywołańcem będę chciał chodzić. Za każdym razem jego przywołując powinienem. Tak chyba powinienem poczekać. Tak, dajmy ze 2 godzinki. No właśnie. To lepsze niż ciągłe siedzenie i gadanie. Jesteśmy o magii, wszyscy. Wejdziemy do środka. A dowiedzmy się o nim trochę. Interesuje nas powszechne występowanie magicznych pieczęci umieszczonych. A więc pragniesz zgłębić wiedzę tajemną. O tak, zdecydowanie. Dębowe ciało. Dobra, kamienne ciało. Jaka jest różnica między tymi dwoma? No dobra, a kostur chowańca? Okej. Dobra, chcemy sobie kamienne ciało. Oczywiście mogę podzielić się częścią swojej wiedzy. Dobra. Cokolwiek, wszystko co może. A jeśli przy okazji moja nauka na temat niebezpieczeństw ze strony magii. Dobra, jeżeli chodzi o magię. Jeżeli chodzi o magię przemiany. Niknie do głów kilku uczniów, będzie to. To nie to akurat. Gdzie jest magia? To nie to. Najpierw to w książkach jest. Dobra, ja kupiłem książkę. Kamienne ciało. Dobra, nauczyłem się. I to jest magia ta. Tak, to jest magia przemiany.
Dodam sobie to do ulubionych. I wiem, że to trwa, trwa godzinę, tak? Dobra, dodamy sobie ją na ósemkę. To niezmiernie ciekawe, nieprawdaż? Ja nie mam many wystarczająco, żeby... Uuu, dobra. Chodzimy. Dobrze wiedzieć, że... Dobrze? Proszę trzymać się blisko mnie, gdy będziemy w środku. Powinno być bezpiecznie, ale lepiej zachować środki ostrożności. Świetnie. Idziemy. Od razu. I co my tutaj będziemy mieli? Oto jest pytanie. Takie główne pytanie, największe. Jesteśmy, dzień dobry. Część z was wie, Sardal było jedną z najwcześniejszych osad Nordów w całym Skyrim. A niewiele wiadomo na temat tego, co przydarzyło się Sardal po tym, jak elfy złupiły je podczas niesławnej nocy łez. To dla nas ekscytująca okazja. Cóż, czy są jakieś pytania, zanim zaczniemy? No już zadałem te pytania wcześniej. Tak, tak. No cóż, może sprawdzisz, czy możesz pomóc w czymś Arnielowi Gane. To jeden z naszych uczonych, który pracuje nad skatalogowaniem naszych znalezisk. Świetnie, i tam pójdziemy. Słuchaj, przyda mu się pomoc w szukaniu magicznych artefaktów w ruinach. Ulela. Nadadzą się wszystkie zaklęty. Zobaczmy, czym możemy zająć resztę. No dobra. No dobrze. Bądźcie uważni. Ale bawcie się dobrze. Świetnie. A na ten odcinek to będzie dobre. To będzie dobre. Te słowo, skąd on się wzięło? Na ten odcinek to będzie tyle. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji kanału oczywiście, zostawienia łap w górę, zostawienia komentarzy. No i to wszystko. Dzięki za uwagę. Żegnam się z wami i widzimy się w następnym odcinku ze Skyrima. Cześć!